ta wystawa koncertowa, którą to w każdej stronie widzimy. Czyli, że no co można powiedzieć tutaj, proszę Państwa, o Galerii Studio, że no zdziadziała jako ta kolejna, wiecie Państwo, galeria w Warszawie. No tutaj wiecie Państwo, w Warszawie, jak oni tak żebrzą tymi ślipiami, wodząc, a to za Anglią, która jest 1444 km stąd, a to za USA, za Ameryką, za Ameryką Białystok, chcąc, a to by prawosławnych naśladować, podrobić, a przecież się nie da, bo oni nie chrzczą ani mormonów, ani nie podrobią ni Świadków Jehowy, bo to trzeba Biblię czytać, a oni nie czytają tej Biblii, to wiecie Państwo, to co? No to trzeba czytać Biblię. No. I tam jest wystawa tych samochodów, także proszę Państwa. No co my mamy z tej Galerii Studio? Przecież wystawa jest do 29 września czynna, no ale ten ochroniarz siedzi w szatni i on właściwie nie wie nic. No to wiecie Państwo, to po co ten ochroniarz tam siedzi? No, tutaj następny siedzi, Państwo zobaczą, pilnuje. Wiecie Państwo, czego tej sceny tam, która jest przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Czyli Państwo zobaczą, Unia Europejska jest szczodra, rozdaje ludziom pieniądze. Nie wiadomo za co, tak samo jak i policji, która chodzi i musi od czasu do czasu, może i dość często, spisać kogoś, bo to nam się może wydaje, że od czasu do czasu, ale oni muszą mieć jakiś taki limit wypisywania. Tylko z tego mają, proszę Państwa, bo i z mandatów też nie mają biznesu, tylko z tego zapraszamy na wystawę samochodów. Czyli takie, wiecie Państwo, życie sielankowe, głupie, że kolejna głupota przyszła tutaj na żebraków w Warszawie, kolejna głupota. Siedzą, czy się stoi, czy się leży, bo oni to po komunizmie pamiętają, że się należy, że coś trzeba zarabiać. No ale konkretnie co z tego wynika, jeżeli babkę z córką eksmitują, to znaczy babkę, mówię symbolicznie, bo nie ma ani babki, ani dziadka. Tu nie ma mormonów, tu nie Ameryka, tu nie USA, tu nie Anglia, Ameryka, Białystok, tu nie są mormoni, tu nie są prawosławni, tu nie są ewangelicy, ani Świadkowie Jehowy. Zwłaszcza, że tam pod pałacem Biblia w śmietniku leżała i leżeć będzie. Biblia była palona na stosie. Ludzie tu w średniowieczu pod Bałtykiem w katolickiej Polsce, na Mazowszu, nad Wisłą, ale to nie tylko na Mazowszu i w Polsce i w całej Europie byli paleni na stosie, proszę Państwa, że u nas tylko w internetowym kanale Wiesielandia Państwo zobaczą przeróżne dziwne historie na temat pieców, które tu w Polsce jeszcze do dzisiejszego dnia są, gdzie palono ludzi, a teraz i tęcze palą, a tęcza jest przepustką, proszę Państwa, do tajemnic Obamy, który pochodzi z Marsa.